Proszę pana, czy zbyt duża ilość informacji może być dla nas szkodliwa? Znaczy, jeżeli ktoś używa głowy, czyli używa mózgu, to myślę, że na pewno. To wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od otaczającego nas świata. Myślę, że najlepszym sposobem jest, jeżeli czujemy, że tego jest zbyt dużo, po prostu wyłączyć się i to, albo zrobić to, co mówił, jak kiedyś mawiał Julian Tuwim, radio to cudowny wynalazek, jeden ruch ręki i nic nie słychać. Bo dotyczy tak samo telewizora. Co oznacza inteligencja i czy można się jej nauczyć? No, myślę, że inteligencji nie można się nauczyć. Aczkolwiek nie jestem ani psychologiem, ani niczego takiego z tych dziedzin nie studiowałem, więc mogę się mylić, ale wydaje mi się, że inteligencja to jest coś, co jest raczej nabyte, wrodzone. Dzieci mogą być oczywiście mniej lub bardziej inteligentne, bo pewno zależy to w jakiś sposób od wychowania. Ale czy inteligentni rodzice z tytułami akademickimi będą mieli inteligentne dzieci, które również pójdą ich śladem? No, tego nigdy nie wiemy. Jeśli miałby pan możliwość zmienienia jednej rzeczy w systemie edukacji w Polsce, to co to by było i co by pan zaproponował zamiast tego? No to jest problem, bo tego na to pytanie nie można odpowiedzieć tak po prostu jednym zdaniem. Gdybym miał cokolwiek zmieniać, to zacząłbym od zmiany na najwyższym szczeblu, na szczeblu ministerialnym, ponieważ mam wrażenie, że nasi szacowni ministrowie, cały ten wielki departament Wela i Szucha brnie w ślepą uliczkę. Mam wrażenie, że przyjmujemy najbardziej idiotyczne, najbardziej kretyńskie wzorce zachodnie, myślenie schematyczne, myślenie szablonami i te nieszczęsne rozwiązania zadań z kluczem. Jeżeli napiszemy coś bardzo dobrze, ale będzie to nie według klucza, no to niestety możemy mieć mniej punktów, albo wręcz nie daj Boże nie zdać egzaminu. Także ja bym na zieloną trawkę odesłał szacownych państwa ministra i jego wszystkich zastępców, przepraszam, panią minister, i proponowałbym zreformować oświatę tak, żeby przyjąć część tych wzorców, które ja pamiętam jeszcze z czasów komunistycznych, z czasów PRL-u, bo ja należę do tego pokolenia, które może nie z zamkniętymi oczami, nie o drugiej w nocy, ale jest w stanie spokojnie odpowiedzieć na przykład na pytanie, co jest jaką stolicą danego kraju w Europie, a niestety, jak wiem to od swoich starszych dzieci, bywają z tym poważne problemy, nawet do tego stopnia, i to naprawdę jest to żenujące, ale pewna pani nauczycielka od geografii, żeby była jasność, na pytanie ucznia, jakie miasto jest stolicą Albanii, nie potrafiła tego powiedzieć. To było dość smutne i przykre. I myślę, że to jest właśnie kwintesencja tego, jaki mamy poziom oświaty, a w zasadzie na jakim niedorozwoju jest nasza oświata. Czy szkoła powinna skupiać się na nauczaniu teorii, czy na praktyce? Zdecydowanie jedno i drugie. Trudno jest mówić, ile procent czego. To trzeba oczywiście ustalić doświadczenie. Nie da się tego, broń Boże, zmierzyć i pogrupować w szufladki. Mam doświadczenie, mój najstarszy syn brał udział w takim kapitalnym projekcie edukacyjnym, brał udział w szkole pod żaglami kapitana Krzysztofa Baranowskiego i oni tam na żaglowcu, poza normalnymi zajęciami szkolnymi, musieli pracować, musieli sprzątać, gotować, mieli dyżury w kambuzie i oczywiście obsługiwać cały żaglowiec. I to, co mi Kuba opowiedział, to, co było najgenialniejsze dla niego, to, że lekcje geografii były nie tylko teorią, ale były autentyczną praktyką, bo oni obliczali położenie, gdzie są, szerokość, długość geograficzną, ale nie za pomocą, przepraszam, przycisku i GPS-a, bo to małpa potrafi wcisnąć, tylko to oni obliczali za pomocą przyrządów, bardzo prostych. Tak samo jak prędkość na przykład statku na morzu, za pomocą logu, takie urządzonko, które się wrzuca za butę na sznureczku i się mierzy czas między jednym a drugim punktem. Kwestia chociażby nawigacji. To były rzeczy praktyczne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy uczeń w Polsce ma szansę dostać się, bo to była elita. To były najlepsze 36 osób z wszystkich gimnazjalistów z całej Polski. Natomiast wydaje mi się, że na pewno w szkole jest za mało praktyki, za mało doświadczeń. Jeżeli słyszę od swoich dzieci, jak powstaje jakiś tam pierwiastek, a mają to, przepraszam bardzo, tylko na rysunku, Nawet nie oglądają filmów takich, powiedzmy, z DVD, czy nie oglądają tego chociażby w internecie,
ale to pominimy już internet. Najważniejsze jest to, żeby ucząc się mieć przykład. Jeżeli robimy doświadczenie i na przykład mamy wyprodukować jakiś gaz, to na litość boską zróbmy to doświadczenie w szkole, w szkolnej pracowni. Jeżeli robimy zadanie z fizyki, obliczamy powiedzmy, nie wiem, prędkość spadającego jakiegoś tam obiektu, to zróbmy takie proste doświadczenie. Naprawdę nie jest to skomplikowane. Ja tak jeszcze w szkole kiedyś miałem. Proszę pana, jakie było pana najgorsze doświadczenie z polską edukacją? No, wiele takich było, ale myślę, że jedno z najbardziej takich dziwnych, bo do tej pory nie rozumiem, jak nauczyciel mógł w ten sposób postąpić. To było doświadczenie mojej najstarszej córki, gimnazjalistki w pierwszej klasie miejscowego gimnazjum. Pozdrawiam panią z Grodziska Mazowieckiego. Otóż Hania uczy się bardzo dobrze. Jest jedną z lepszych, najlepszych uczennic w tej klasie, jedną z lepszych w szkole. I no, po mnie taka zasada, że jeżeli ktoś uczy się bardzo dobrze, ma jeden z lepszych, najlepszych wyników w szkole, zasługuje na stypendium. Jest tam 120 czy 150 zł. Nie jest to może dla niektórych dużo, ale jest to ważne, bo jeżeli młody człowiek wie, że ma te pieniądze własną pracą, bo świetnie się uczy, nie jest to dane przez mamusię czy przez tatusia, to te pieniądze ceni i szanuje. Ale okazało się, że ani moja córka, ani żadna z jej koleżanek i nikt z kolegów z klasy nie może mieć stypendium, bo nikt nie ma zachowania wzorowego. Nie bardzo wiadomo dlaczego, ale po prostu tak ktoś postanowił. Kiedy moja córka poszła do pani i zapytała się, proszę pani, dlaczego nie mogę mieć zachowania wzorowego? A bo jesteś za mało aktywna, więc moja Hanka się wkurzą, mówi, jak to? Wszystkie gazetki, konkursy recytatorskie, zespół taneczny, do tego jeszcze raz w tygodniu kilkugodzinny wolontariat, no to chyba nie jest mało. A pani tak się popatrzyła, zaraz, wolontariat, a nie, to nie teraz, wolontariat dopiero mamy w trzeciej klasie. Więc to nawet nie ma co komentować, bo jeżeli jesteśmy w naszej kochanej edukacji odtąd, dotąd, od 8 do 15, to nawet nie ma tego po co nawet jakoś osądzać. To po prostu to jest, myślę, że clue tego wszystkiego, a ponieważ stoimy na takim starym podwórku, w tle mamy kamienicę czynszową, to są takie, no może kiedyś to były piękne domy, ale to się wszystko sypie. Myślę, że część tych budynków czeka generalny remont i to mniej więcej jest tak, jak wyglądają te okna zabite deskami, płytami paździerzowymi, to tak niestety wygląda nasza edukacja. Edukacja o zgrozo, z której kiedyś słynęliśmy w Europie, bo chyba nie muszę nikomu przypominać, ale Komisja Edukacji Narodowej i jedna z największych reform edukacyjnych to właśnie była tu, w Polsce przeprowadzona. No ale wtedy nie mieliśmy ani doświadczenia PRL-u, ani doświadczenia no, dziwnej formy kapitalizmu i przyjmowania najgorszych wzorców z możliwych z całego świata zachodniego. Od Stanów poczynając, a na Europie Zachodniej kończąc. Control.